Dzień dobry. 15 lutego 2019 oczywiście roku. Ogromny sukces naszej łyżwiarki szybkiej Karoliny Bosiek. Karolina Bosiek została wicemistrzynią świata juniorów na dystansie 1500 metrów we włoskiej miejscowości Baselga di Pine. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Ogromny sukces, jest się naprawdę z czego cieszyć. Mamy naprawdę wspaniałych zawodników w łyżwiarstwie szybkim. Ogromne tradycje. Widać, że ta dyscyplina w Polsce ma jak najbardziej dużą przyszłość. Na przykład w osobie Karoliny Bosiek. Tymczasem nasza biegaczka narciarska Monika Skinder. Monika Skinder, rocznik 2001 z Tomaszowa Lubelskiego. Monika Skinder z Tomaszowa Lubelskiego, a Karolina Bosiek z Tomaszowa Mazowieckiego. Monika Skinder na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 11 lutego zajęła trzecie miejsce. Zdobyła brązowy medal na 7,5 km stylem klasycznym, a 14 lutego wczoraj zdobyła złoto w sprincie stylem klasycznym. Jest się z czego cieszyć, naprawdę cieszymy się, ale tutaj chciałbym mimo wszystko do tej beczki miodu, do tej beczki miodu sukcesu naszych wspaniałych młodych zawodniczek. Tutaj jednak dodać łyżkę dziegciu. Dlaczego? Chodzi mi o to, że te starty w Sarajewie, zapewne te starty w Sarajewie spowodowały, że Monika Skinder nie pojawi się w Pucharze Świata. Nie pojawi się w Pucharze Świata jutro w Kogne w sprincie stylem dowolnym, no i także na 10 km stylem klasycznym także się nie pojawi. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to już powoli jest takie, niestety, marnowanie potencjału Moniki Skinder. My już po tym sezonie widzimy, że ona świetnie radzi sobie na poziomie młodzieżowym, gdzie została wicemistrzynią świata juniorów, gdzie tutaj na tym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy także spisuje się świetnie, ale to już jest troszeczkę poziom nie do końca adekwatny do tego poziomu Moniki Skinder. Ona sobie tutaj świetnie radzi na poziomie młodzieżowym, ale ona jest gdzieś tam już jednak wyżej. Powinna startować w Pucharze Świata, gdzie mogłaby zdobyć naprawdę doświadczenie i naprawdę punkty. Ja mimo wszystko wolałbym, żeby Monika Skinder startowała w Pucharze Świata, żeby pojawiła się jutro. Może nie udałoby się zdobyć punktu. Może by zajęła na przykład tylko 25 miejsce, 20, 18, ale mimo wszystko według mnie, jeżeli starty w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy kolidują z Pucharem Świata i sprawiają, że Monika Skinder w tym sezonie bardzo rzadko, tak naprawdę mimo tego potencjału, pojawia się w Pucharze Świata, ja bym ją wolał zobaczyć w Pucharze Świata, bo jednak punkty, jednak rywalizacja, jednak doświadczenie w rywalizacji ze starszymi zawodniczkami wydaje mi się, że są już bezcenne i powoli to jest, tak jak mówię, marnowanie potencjału. Ale to jest moje zdanie, to jest moje zdanie jako kibica, ale myślę, że nasz sztab szkoleniowy ma wiele argumentów, żeby zbić taką moją opinię, dlatego trzymamy kciuki za Monikę Skinder, trzymamy kciuki za Karolinę Bosiek i za wszystkie nasze zawodniczki w sportach zimowych, za wszystkich zawodników w sportach zimowych. Trzymamy do końca sezonu, bo ten sezon jest naprawdę bogaty w sukcesy naszych zawodników i zawodniczek. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.